No cześć, witam Państwa serdecznie z przedniej kamerki mojego telefonu we wtorek wciąż. I tak dzisiaj będzie dość casualowo, gdyż albowiem jakoś tak nie mam weny twórczej, o. Ale postanowiłem wreszcie się odezwać, także się odzywam, uwaga. W tym tygodniu temat to są zaimki, w sensie w zeszłym też były, ale no ten, w każdym razie zaimki. Czyli to jest ogólnie taki skrót myślowy, raczej od szerszego tematu, o Jezus Maria, co ja robię, którym jest ogólnie jak zwracać się do osób trans. Czyli dość takie, z jednej strony bardzo proste, jak się wie, o co chodzi, a z drugiej strony, jak się jest nowym w temacie, to wcale nie takie proste. No więc oczywiście, co się dzieje, jak się mówi do innych ludzi? Jedną z rzeczy, która się dzieje, jest to, że się używa różnych form związanych z płcią, jak się mówi do ludzi, tak? I są to właśnie zaimki i są to też na przykład używanie imienia czyjegoś, tak? Jeśli się do kogoś mówi, na przykład wołaczu, ale też nie tylko. Czyli co ja próbuję tutaj osiągnąć tą wypowiedzią? No jak wiadomo, albo i nie, to zaraz się dowiemy, osoby trans identyfikują się na ogół z jakąś płcią. Niektóre osoby trans się identyfikują jako niebinarne i tutaj jest większy galimatias, że się tak wyrażę. Ale teraz na początku się skupię na osobach, które są binarne, czyli identyfikują się jako mężczyźni albo jako kobiety. No i te osoby używają zaimków takich, jakie inne osoby, które są kobietami lub mężczyznami, czyli na przykład transfacet używa zaimków męskich, czyli on z końcówkami łeś, a transkobiety używają żeńskich, tak? Czyli ona i łaś. No. I to jest tyle właściwie, bardzo proste. Chyba, że na przykład, no właśnie nie wiem co, szczerze mówiąc, w sensie jest takie zjawisko, które się nazywa misgendering, które polega na tym, że się osoby trans określa złymi zaimkami. I to się dzieje w różnych sytuacjach, z czego niektóre są okropne, a inne są równie okropne, aczkolwiek niecelowe. I to jest na ogół na przykład, kiedy my nie wiemy, że jakaś osoba jest trans i nie jesteśmy w stanie stwierdzić z wyglądu na przykład, że jest innej płci niż nam się wydaje. Czyli na przykład ktoś nie podjął jeszcze żadnej tranzycji, ani społecznej, ani medycznej i po prostu nie wygląda w żaden sposób tak, żeby się zorientować, że to nie jest przeciętna osoba cis, tak? No to w tym momencie raczej nie ma powodu się obruszać, gdyż albowiem jest to odruch, tak? I można oczywiście mówić bezosobowo do każdego, ale to nie jest takie proste. Jak wiemy, język polski jest dość taki, no, upłciowiony i się dużo takich końcówek używa i no niestety tak już jest. Ale najważniejszą tak jakby zasadą w tym wszystkim jest po prostu to, żeby pytać. Jeśli naprawdę nie wiemy, jak się do kogoś zwrócić, to lepiej zapytać, niż się zwrócić w złej formie. A jeśli chcemy być tacy subtelni i w ogóle tajni agenci, to można na przykład się nie zwracać w żadnej formie. Można tego unikać. Ja to robiłem wobec siebie, co jest jeszcze trudniejsze niż mówienie o kimś, przez lata, także tak się da robić i poczekać, aż ta osoba sama użyje jakiejś formy. No, aczkolwiek większość osób, które ja słyszałem wypowiedzi, nie wszystkie, ale większość mówiła, że wolą zostać zapytani o tą formę, niż zostać nazwani złą formą. No, czasami oczywiście to się wiąże z tym, że jak się kogoś zapyta, a ta osoba uważa, że ona ma świetny passing na przykład i wygląda absolutnie jednoznacznie, to może się poczuć urażona, że my kwestionujemy jej płeć w jakiś sposób, aczkolwiek to też tak nie działa, bo na przykład są środowiska takie bardzo wspierające osoby trans, w których się o zaimki pyta wszystkich, bez względu na to, jak oni wyglądają. No bo też jest prawdą to, że na zaimki nie trzeba wyglądać, tak? I to, że ktoś nie wygląda tak, jak nam się wydaje, że powinien wyglądać facet na przykład, to nie znaczy, że ta osoba nie ma prawa używać męskich zaimków i my też powinniśmy ich wtedy używać. Także ogólnie zawsze lepiej się zapytać. No, i ta wypowiedź jest jakaś taka przewlekła strasznie, ale nie wiem, mam wrażenie, że mówiłem już na ten temat przynajmniej 3 razy, więc próbuję to jakoś inaczej wyrazić w tym momencie. Ale to chyba tyle. No i tyle. A co do jeszcze z drugiej strony, bo to było bardziej, że tak powiem, wypowiedziałem się do osób, które nie są trans, tylko się do osób trans zwracają. A tak jak się jest osobą trans, no to te zaimki są, dla mnie przynajmniej, były bardzo ważne. To była jedna z ważniejszych tak jakby części mojej tranzycji, bo no, język jest bardzo dużym, że tak powiem, wyznacznikiem naszej rzeczywistości i to, jak o sobie mówimy, jak mówimy o innych,
ma bardzo duże znaczenie. To jest nauka jakaś taka, nie wiem, znaczy, no to jest fakt. Nie będę wam teraz przytaczać i linkować badań, bo mi się rzecz biorąc w ogóle nie chce. Ale tak już jest, że język kształtuje rzeczywistość w dużym stopniu i to, jak o kimś mówimy, no ma duże znaczenie, tak? Na przykład to, że kogoś wyzywamy straszliwie od popaprańców, ma na niego na pewno wpływ. To jeśli jesteśmy jakoś bardzo sympatyczni i go na przykład nazywamy zdrobnieniem jego imienia, też ma na niego wpływ i to, w jakiej formie się do niego zwracamy, również ma to na tę osobę wpływ. Szczególnie jeśli jest to osoba trans, która, jak wiemy, no płeć osoby trans jest dla tej osoby na ogół dość ważnym elementem, bo jak wiadomo ma z nim trochę przeprawy w życiu. Także o, strasznie się znowu rozciągam, ale o co mi chodzi? Że mnie to zawsze bardzo dotykało, kiedy ktoś mnie misgenderował i mówił o mnie w złej formie i złym imieniem, bo dla mnie to był taki no, bardzo wyraźny sygnał, że ten ktoś absolutnie nie widzi we mnie tej płci, którą ja jestem i to no, dysforia, nie? Więc ja szczerze mówiąc, u mnie to takim najlepszym środkiem, żeby temu zaradzić, był po prostu starałem się uzyskać jak najlepszy passing, żeby te osoby nie kwestionowały w ogóle tego, jakiej ja jestem płci, co mi się udało uzyskać. Ale zanim byłem w stanie uzyskać ten passing, a trochę mi to zajęło, bo nie byłem w stanie się dopchać do hormonów, to stosowałem różne taktyki. No oczywiście bez hormonów również można mieć ten passing. Mnie to niestety nie było dane, tak umiałem mordę po prostu. Ale no, oczywiście zawsze na ulicy mogłem udawać, że byłem małym chłopcem. To jeszcze jakoś przeszło. No, nie taki mały, bo byłem trochę za długi jak na małego, ale jakimś takim na początku dojrzewania ewentualnie. Ale najgorzej to było jednakowoż z rodziną, ponieważ no, jak wiadomo, rodzina znała mnie zanim ja jeszcze się wyautowałem na długo, jakieś 20 lat wcześniej mnie znała już i oni się tak jakby no, przyzwyczaili do mówienia do mnie w pewnej formie, a także przyzwyczaili się do tego, że im się wydawało, że ja jestem zupełnie innej płci i to powiedzmy dość kolidowało z tym, jakiej oni formy do mnie używali. I to zajęło mi długi czas, żeby im wyperswadować, że jednakowoż przydałoby się zacząć używać tej innej formy. Aczkolwiek to trochę no, zależy zawsze od rodziców, tak? Bo to ja wiem, że to jest gorący temat zawsze i wszyscy zawsze się pytają, co zrobić z rodzicami, jak nie chcą mówić w dobrej formie. Nikt wam tak naprawdę nie może powiedzieć, co zrobić, bo no, wy znacie swoich rodziców najlepiej. Ale zawsze dobrym rozwiązaniem jest po prostu być upierdliwym. Jak się wchodzi starym w dupę, to oni naprawdę w końcu się zmęczą i zaczną przynajmniej używać formy nijakiej. Przynajmniej mówić do was w bezokolicznikach. Mi się to udało uzyskać. Jak ci znają moich rodziców, żeby przestali mówić do mnie w żeńskiej formie, to w końcu po jakimś czasie zaczęli tak jakby unikać tej formy, mówić naokoło, co było strasznie zabawne według mnie, jak oni robili 7 zdań naokoło tego, żeby przypadkiem nie powiedzieć do mnie w męskiej formie, ale przynajmniej nie mówili do mnie w żeńskiej formie, także liczy się. I tak, i potem właśnie był taki dłuższy czas, kiedy nie mówili w tych bezokolicznikach i tak w tej bezosobowej formie, aż w końcu się doczekałem i od tej pory no, słyszę już wyłącznie właściwie męskie formy. Także to zależy oczywiście od rodziców i tego, czy oni w ogóle chcą was zaakceptować i czy nawet czasami jak nie chcą, to się prędzej czy później im się odmienia. To tak na ogół jest zresztą. Ale tak, z jakichś powodów to jest dla ludzi ciężkie, żeby się przestawić. Ja sam niedawno sobie uświadomiłem, że ja miałem okazję również, jeszcze nie wiedząc sam, że jestem trans. Mój przyjaciel wieloletni mi się wyautował właśnie jako trans facet. Ja go znałem wcześniej w żeńskiej wersji. I pamiętam właśnie, jak on mi się wyautował. Jeszcze mówiąc, nie pamiętałem tego ze szczegółami. On mi dopiero potem powiedział, że podnośnie to było dość ciekawe dla niego, że ja się w sumie przestawiłem od razu. Kiedy pamiętam, że on mi napisał wiadomość, że jest trans i ja nie do końca wiedziałem w ogóle o co chodzi, więc on mi tak wyjaśnił pokrótce i miałem takie, a okej. I tyle. W sumie jakoś tak sobie to wziąłem do serca, chociaż nie za bardzo jeszcze wiedziałem w ogóle o co chodzi. Ale miałem takie, że no, w sensie nawet jeśli nie rozumiem do końca o co chodzi, to miałem takie, że lubię tego człowieka i poprosił mnie, żeby mówić do niego w ten sposób, to nie będę chujem. No i to jest tak proste. To jest dosłownie tyle effortu. I pamiętam, że to jest jakaś taka gimnastyka umysłowa przez pierwszych dla mnie, nie wiem, 10 razy, kiedy się do niego odezwałem, to musiałem sobie przypomnieć, aczkolwiek z drugiej strony to jest no dość taka, nie wiem, spektakularna informacja, żeby się z kimś podzielić, że jest się trans, więc mam wrażenie, że to mi zostało w pamięci i za każdym razem jak na niego patrzyłem czy mówiłem, to tak jakby przypominałem sobie o tym
I ten, i oczywiście niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy się nie pomylił. Ja sam osobiście zgenderowałem w pierwszym spotkaniu prezeskę Fundacji Transfuzja, ponieważ się dodzwoniłem przez domofon, nie wiedziałem, z kim rozmawiam. No kurde, każdy kogoś kiedyś zgenderował. Także, nawet nie wiedząc o tym, także to się zdarza. Kwestia jest tego, żeby się poprawić, powiedzieć sorry, jebnęło mi się i potem mówić poprawnie i się starać, bo to naprawdę nikt się nie obrazi, jeśli się komuś pomyli kilka razy albo więcej niż kilka, po prostu kwestia tego, żeby się starać, bo to każdy ma inną możliwość mózgową, żeby się przestawić od razu i inne trybiki mu się kręcą i to, no, zdarza się. Ale trzeba się starać. Dobra, chyba już się naprawdę zmęczyłem gadaniem cały czas o tym samym. Także idę w dalszym ciągu torturować moje simy. Tymczasem się żegnam z Państwem i widzimy się w któryś tam wtorek. No, tymczasem, nie wiem, myjcie ręce i widzimy się kiedyś tam. Pa. Cześć.